Kamil Stoch obok mnie. Kamil, miłe to uczucie, kiedy stoi się na miejscu przeznaczonym dla lidera? O, bardzo fajnie, zwłaszcza, że już bardzo długo nie stałem i było to dla mnie przyjemne. Bardzo długo nie stałeś, ale poczułeś ten smak. Mam nadzieję, że będziesz powtarzał, prawda, ten smak, żeby poczuć go jak najczęściej. No ja bym bardzo chciał, natomiast no w tej chwili może wyprzedzę już pańskie pytanie, chociaż nie wiem jakie będzie, ale spodziewam się, jak oceniam skoki. Dzisiaj pierwszy skok był trochę spóźniony, drugi był już znacznie lepszy. No natomiast ta moja forma jeszcze jest bardzo niestabilna, to skoki raz są lepsze, raz gorsze. I dlatego cieszę się, że to jest dopiero lato i mam jeszcze sporo czasu do zimy, także jeszcze dużo mogę nadrobić w tym kierunku. Kamil Stoch, który nie tylko doskonale skacze na nartach, ale ma także świetny dar przewidywania przyszłości. Rzeczywiście takie miało być moje następne pytanie. A kolejne jest takie, jednak ten weekend tu w Zakopanem, pomijam pogodę, możesz uznać chyba za udany. Dokładnie, to znaczy myślę, że od początku cały cykl tegorocznej edycji mogę uznać za dosyć udany, ponieważ no raz tylko nie udało mi się zdobyć punktów, natomiast punktuję w każdym konkursie i z taką właśnie, no mogę powiedzieć, kiepską formą udaje mi się te punkty zdobywać, także mogę się cieszyć. Drodzy Państwo, jeżeli Kamil Stoch ma kiepską formę i punktuje w każdym konkursie, to strach pomyśleć, co to będzie się działo, jak on będzie miał dobrą formę, a taką na pewno mieć będzie. Tyle Kamil Stoch, dziękuję pięknie Kamil, wracamy do naszego...